Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek ze Sliterio i dokładnie tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku będzie on z dodatkiem i jest to dodatek Speech Jammer. Czyli mówię coś i nagle mi się pierniczy mówienie, ponieważ słyszę swój głos w słuchawkach z opóźnieniem 1,5-sekundowym. I żeby dodać do tego jeszcze trochę takiego myczku, pyczku i w ogóle, to jeszcze tutaj browara przed tym wypiłem. Więc nie dość, że będzie mi się pierniczyć w łeb ze względu na alkohol. Boże, to jest trudne. To jeszcze dodam sobie tą aplikację, którą używałem chyba ostatnio z 2 lata temu i filmik był dość ciekawy, bo śmiesznie się gadało. I będę na silnie próbował galać jak najlepiej, tak żeby nie popieprzył mi się język, bo to jednak to, co słyszymy w słuchawkach, to jest naprawdę problematyczne. I mam nadzieję, że mi się wszystko uda powiedzieć. Dobrze, dobra, bez dłuższego gadania, play i lecimy, zobaczymy ile zdobędziemy tutaj dzisiaj kuleczek, ile jaką będziemy mieć masę. 30 tysięcy, 36 tysięcy jako ktoś na pierwszym miejscu. Spokojnie, damy radę pobić pierwszego gościa. Boże jedyn, naprawdę. Wy tak myślicie, że to nie ma żadnego większego problemu, ale weźcie sobie, ściągnijcie, o, mamy aplikację, która puszcza wasz głos jeszcze raz z opóźnieniem, załóżmy tym 1,5-sekundowym. To naprawdę, to nie jest proste, także wszystko mówić poprawnie. Ale dobra, damy radę. My damy radę, ja zawsze bym dawał radę. Ja wszystko muszę próbować, żeby wam pokazać, że jestem tym najlepszym youtuberem. Więc to będzie ok, mamy 2000 masy, więc jak na utrudniony challenge bardzo utrudniony, to dobrze nam idzie. Pomimo tego, że muszę się jakoś wyjątkowo o Jezus Maria, wyjątkowo skupiać na mówieniu, to i tak jakoś idzie się skupić tak, żeby po prostu nam dobrze poszło. Okej, okay, mamy 2500 masy, tam trochę straciliśmy, bo nie zdążyliśmy zdążyć tego zielonego chyba. Ale jest dobrze, jest dobrze. Dążymy do... Kurna, pierwsze miejsce, 40 tysięcy masy. Boże, no gościu przesadza, gościu... Ale to było głośne. Boże, ta aplikacja czasami trochę przesadza. Aż muszę ją lekko ściszyć, bo to co zrobiłem teraz i się zlupowało, to aż mi uszy rozpierniczyło. Okej, to ja mam masę. Czy ja tam wtedy przelecę? Uff, na szczęście przyspieszył. Na szczęście przyspieszył i przez to mogę tu spokojnie się zmieścić. To jest jakiś chary. Okej, to są jakieś masy. Gościu, zostaw mnie. Okej, spoko. Okej. Wszystkich zabijam, co tam? Nie będę się oszczędzał, będę zbierał wszystko, będę największym. I znowu mi w uszy napierniczyło. Jestem ciekaw, czy mój mikrofon tutaj ten wykrywa to, co mam w słuchawkach. Bo jeżeli tak, to mniej więcej macie takie... taką podstawę tego, co ja słyszę więcej. Tylko no wiecie, oczywiście takiej gorszej wersji. Okej, okay, lecimy, okej, okay, mamy 5000 masy, więc już jest lepiej niż większość podejść z poprzedniego dnia. Więc jest git, dajemy radę. Okej, okay, dawaj. Musimy znaleźć jakieś tutaj samobójcę. Bo jak na razie no, tutaj nie mamy nigdzie masy do zbierania, a jesteśmy na środku mapy. Okej, okay, tu jest ta tęcza, taki kuszący wąż, który niestety nie chce się nigdzie rozpierniczyć. Słuchaj, tutaj dobrze zakręc, to będę miał w masę, dokładnie. Ten fioletowy też tutaj trochę tak kusi, żeby się na niego rzucić. Boże, jeden. To jest tak trudne skupić się, mówić poprawnie w momencie, gdy słyszymy siebie. I nie to, że ja słyszę siebie normalnie, jak mówię, to jeszcze słyszę się tutaj z opóźnieniem 1,5-sekundowym. I to jest masakra, zdecydowanie masakra. Ale spoko. O nie! Byliśmy tak blisko, żeby dobrze poszło i byśmy mieli tutaj tyle masy, ale nie. Nie, gra powiedziała nam, że w tyłek, Cwaniak, i nie będziesz zbierał tej masy. Nie będziesz zbierał tej masy, bo tylko masz przegrać. Masz przegrać, bo jesteś frajerem. No dobra, 5000 masy na pierwsze podejście to nie jest przez złe podejście, tak?
Znaczy, owszem, pierwsze odcinki kończyły się tym, że podejście mi się rozwijały do 10 tysięcy od tak. Ale spoko. No przecież go nawet nie dotknąłem. Ale jak można zabijać gościa z 90 masy? 90 masy, a gość mnie zabija. Boże, no to jest trochę żałosne. No ale gość lepiej, że tak chciał zrobić. Uuu, tutaj jakiś taki fioletowy. Kolego! Kolego! Miałeś się dać. No przecież byłem mniejszy, więc on się powinien rozpierniczać, nie ja. Było przecież zasada, że jak jest się mniejszy, mi się wpierniczy większego główką, to ten mniejszy wygrywa. Oszukaliście mnie, widzowie. Oszukaliście mnie. Tak, ja bym ufałem. Ja bym ufałem, a to wytala mnie takie ciekawostki, co. Takie mi tutaj kłamstwa wciskaliście, tak? Okej, dobra. Dobra, ja wam zapamiętam i ja też kiedyś sobie was okłamam. Nie, żartowałem, nie. Nie, nigdy bym was nie okłamał. Nie. Nie mam powodu takiego, żeby okłamować swoich własnych widzów. Osoby, które mnie tworzą. O, tutaj duży żółty wąż. Jest okej. Czy pan by chciał się rozpierniczyć na moim małym wężulku? Nie? No, dobra. Znaczy, może dwuznacznie to zabrzmiało i może dlatego zrezygnował, ale każdy wie, jaki miałem zamiar w momencie, gdy to mówiłem. Tu jest trochę masy żółtej, tutaj też. Mogę sobie ją pozbierać. No kurna, to jest strasznie dużo grubych węży, ale żaden nie chce się rozpierniczyć. Ej, kolego. Tęczówka to tam co możesz, wiesz. Okej, daliśmy radę. Tutaj pan Murika. Tu jest no kolejny czerwony. Jakbym miał kogoś złapać? Tutaj nie, no bo tu jest. O nie. Nie chcę się z tą zamknąć. Nie chcę się z tą. Bum! No i mamy masę, świetnie. Jeszcze gigantyczna masa. Nie, 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 gościu, nie, nie przesadzaj. Nie! Moja mama mnie zabiła. Twoja mama. Ja sobie. Nie. Ja myślałem, że matki to są osoby, które zawsze tam pomóc. A tutaj na. Nie. Moja mama. Ze wszystkich możliwości musiałem je zabić mama. Nie mógł nawet. Nie mogła nawet siostra cokolwiek. Nie, matka musiałem zabić. Ktoś, kto nas wychowywał przez. No mnie przez 20 lat już. I tak się mi odzięczył. No dobra. Nie wiem, co to ma z odzięczeniem się, ale no po 20 latach najwyraźniej już nie wytrzymała z tym, co musiała przechodzić przez te właśnie 20 lata. Przez 20 lata, 20 lat. Tak to. Nie! Okej, dobra, 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 nie ma sprawy. Skoro tak chcesz się rozpierniczać, to ja chętnie się przytulę. Chętnie zbiorę twoją masę. To jakiś minek lata, który myśli, że będzie mógł ze mną zatańczyć. Oj, nie, nie, kolego. To, że masz tego takiego dziwnego skinka, nie znaczy, że masz szansę mnie rozpierniczyć. Oj, nie, nie. No i ja lecę w górę. No i co teraz mi powiesz? A no nawet nie wiesz, gdzie lecieć, bo już nie wiesz, gdzie jest moja główka. Kolego. Okej, ja muszę znaleźć moją mamę, bo ona mi zniszczyła poprzednie podejście, a ja nie mogę być taki, że ja jej teraz odpuszczę, no nie? Opa. Tutaj dużo masy sobie zbieraliśmy. Ten reseponur Dogan nie zebrał. Ja pierdzielę! Jak ja tylko zobaczyłem, w co ja się zbustowałem, to już po prostu było takie. Hej, fajnie, jak jesteś martwy. God fucking damn it. Dobra, no to trzeba się znowu odbudować. O fuck. Kurna, zabrał całą masę. Tam jest czerwona głowa, która pacie. 3, 2, 1. Nie rozwaliła się. Nie miała się rozwalić, ale najwyraźniej twoja mama już zdecydowała, że nie będzie niszczyć dużych czerwonych węży i nie zniszczy go. Ewentualnie jego mama nie chciała go przytulić tak jak moja mama. No i tak się skończyło. Tak się skończył mój gameplay wtedy. Ale spoko, spoko, na chillku. Tutaj sobie pojedziemy tędy gdzieś. Zaraz znajdziemy jakiegoś wariata, który będzie chciał się w nas pieprzyć. No może jakby tak powiedzieć za tym fioletowym? Czemu nie, czemu nie? Spróbujmy powiedzieć za tym fioletowym, znajdziemy jego głowę. I może by się udało go zniszczyć. Tylko jakby przestał skręcać. Chodź tu, ej kolego! No i skręcił. Skręcił, on zawsze skręcał. Za jakie kuźwa grzechy? Za jakie kuźwa grzechy? Ja mam tylko 200 masy.
a tu jakiś cep się we mnie wpiernicza. No, cep się jakiś we mnie wpiernicza, tak jakbym powiedział, a ja mogę tak zrobić i masz problem. Masz problem, że cię wpierniczę i możesz mi dać buziaczka w czółko. Okej. O, ten to jest wariat. Myślałem, że jeszcze raz taki zawróci i chciałem go złapać. No cóż, to jednak nie jest tak smutne jak twoja mama. Znaczy moja mama, żeby nie było, że obrażam wasze mamy. To ewentualnie twoja mama w grze. Jest na razie git, jest na razie luz git, ciulu mulu. Dawaj cwaniak, dasz radę. Okej, dawaj, zbieramy masę, tak wiecie, na spokojnie, małymi kuleczkami. Tak, prosto do celu. Dobra próba tato Gimpera. Tak, zdecydowanie. Ale spokojnie, ja jeszcze miał podejście, które mi się zakończy pięknym wynikiem. Okej, kolego, nie wiem co się chce spróbować. Bo nawet nie byłeś przede mną, żeby skręcać. Jeszcze jakbyś spróbował skręcić na buście, to tak, ale ty nie zboostowałeś. Tak po prostu pomyślałeś sobie, a wyprzy w cwaniaka, bo ja go lubię, to dam mu buziaka w bok. Tutaj kolejny cep. Diego. Nie lubię tych skinów, bo mnie denerwują te fifloki, które latają mi z głowy. Ja takiego nie mam, a ten taki coś ma i nie wiem co ma znaczyć, że on jest co, jakiś inny. No i co teraz zrobiłeś? No i co ty zrobiłeś? To żałosna próba. Żałosna. Nawet blisko nie było. No nie, pup. Pup. No i mnie gówno zabiło nawet. Nie, dobra, powiem wam tyle. Ja się poddaję, to był mój Ultra Space Jammer, znaczy Voice Jammer Challenge. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Drugi film dzisiaj, ponieważ mam super, naprawdę humorek po powrocie ze szkoły, więc postanawiam wam coś nagrać i muszę pomyśleć, co nagrywać w ciągu następnych dni. Może wiemy słuchawki, żeby się normalnie pożegnać. Jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie rzucić łapki w górę. Ja się z wami żegnam, do życzenia w kolejnych odcinkach i nie pozdrawiam twojej mamy. Nie no, nie pozdrawiam twojej mamy, no przepraszam, w tym odcinku jej nie pozdrowię. To ja było na tyle, siemanko, peace, yo!